Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. Słuchajcie, będzie taka miniseria na tym kanale, w którym będę prezentował stare sprzęty, taki złom można wręcz powiedzieć, który gdzieś znajduje się na terenie szkoły, w której pracuję. A kończę właśnie w jej pracować i się tak trochę obawiam, że jak skończę, to pewnie wyląduję w końcu na złomie. Ja to jakoś tam staram się jeszcze utrzymać. No ale pewnie już będzie trzeba to wyrzucić wcześniej czy później. Słuchajcie, na początek maszyna. Maszyna walizkowa, maszyna do pisania. W pełni mechaniczna. Tornado, słuchajcie, to jest chyba firma produkująca tę maszynę. Oznaczenia modelu chyba nie ma, no chyba, że Tornado to model, a tutaj ten znaczek oznacza na przykład producenta. Jednak na samym pudełku nic takiego nie znalazłem. Jeśli chodzi o samą maszynę, to maszyna działa. No, przynajmniej mniej więcej. Słuchajcie, mam tutaj kartkę. Włożymy sobie kartkę. Czekajcie, to gdzieś się chyba troszkę odblokowuje, żeby to luźniej wchodziło. No, czekajcie. Spróbujemy to tutaj. O, ciągnie. Tutaj to odhaczymy sobie. No, trochę nierówno mi to weszło, ale może coś uda nam się napisać. Nie wiem, czy to można jakoś wyrównać, czy nie. Nie znam się na maszynach do pisania. Więc wybaczcie. Dobra, jak się przypatrzymy tutaj bliżej, no to widzimy, że mamy układ klawiatury QWERTY w gruncie rzeczy, nie? Nie ma polskich znaków, bo są maszyny z polskimi znakami. Mam takie w szkole, też Wam pokażę. Natomiast ta nie ma polskich znaków, więc tylko czcionka, no typowo angielska, tak? No oczywiście jedna czcionka, nic więcej tutaj jakichś tam bajerów nie znajdziemy. No ale pisać możemy. No i napiszemy sobie może coś. O, w tej chwili nie wiem, czy coś mi się napisało. Piszę, ale coś chyba słabo. Tutaj mam jakieś jeszcze elementy do regulacji. Nie wiem, do czego służą. Tu też coś mam. O, nie wiem, to chyba większy, mniejszy nacisk. Damy duży. No i piszemy, witaj na stacja. Widzimy, nie wszystkie mi chcą wracać. Kanale, spacja, wracajcie, bo jak się nie wrócą, to się poklinują. Jerzy. Jasonek, dobra. No i napisałem coś. Widać? Czy nie widać? Widać chyba słabo. Czekajcie, zaraz Wam wyjmę. No pewnie trzeba byłoby tu coś dorzucić, nie wiem jak to do końca działa. O, już widzicie, jak ten papier fatalnie wsadziłem. Czekajcie, gdzie tu się to odblokowało? Tutaj? Aha, tutaj pewnie też nacisk. No dobra, coś mi tam napisało, ledwo widać. Tutaj z kolei jakoś inaczej to regulowałem. No i pisało zdecydowanie mocniej, ale aż tak mocno, że wybijało mi dziurki. Nie wiem, czy to będzie działo, widać, tak? Dobra. No i co? Całkiem fajny sprzęt. Mówię, filmuję po to, żeby tam gdzieś nie popadł całkiem w zapomnienie. No i chciałem Wam pokazać taki właśnie prehistoryczny sprzęt, który kiedyś był używany w szkole, ale tak jak mówię, ja nie pamiętam, że ktokolwiek go tu używał. Zawsze gdzieś tam stał schowany. Właśnie dziś go wygrzebałem ze strychu. Po to właśnie, tylko żeby nakręcić ten film. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.